Cześć, witam Cię w kolejnym materiale MTG w praktyce. Dzisiaj pokażę Ci, jak znaleźć, jak pracować, jak zdiagnozować grupę kulszo-ogoleniową. Zacznijmy od anatomii. Grupę kulszo-ogoleniową będziemy szukali po tylnej stronie uda. Będzie się składała z co najmniej trzech mięśni, czyli z mięśnia półścięgnistego, półbłoniastego po stronie przyśrodkowej i z mięśnia dwugłowego uda po stronie bocznej. Wszystkie te mięśnie będą przyczepiały się w okolicy guza kulszowego wspólnym ścięgnem. Grupa półścięgnisty-półbłoniasty, mięsień półścięgnisty będzie rozpościerał się od guza kulszowego do gęsiej stopki, czyli będzie przyczepiał nam się tutaj w okolicy guzowatości piszczeli. Mięsień półbłoniasty z kolei również będzie zaczynał się w okolicy guza kulszowego i będzie przyczepiał się do kłykcia przyśrodkowego kości udowej i też jego część będzie wplatać się w powięź kolana. Z kolei mięsień dwugłowy uda, głowa długa, będzie startowała na guzie kulszowym i będzie szła sobie tutaj w okolicy głowy strzałki. Głowa krótka zaczyna się na kresie chropawej kości udowej, mniej więcej w 1/3 środkowej i również przyczepia się do głowy strzałki. Funkcją tych mięśni jest wyprost w stawie biodrowym i też ustalanie miednicy w płaszczyźnie strzałkowej. Dodatkowo część z nich będzie odpowiadała za zgięcie w stawie kolanowym. I teraz w zależności. Grupa przyśrodkowa, półścięgniste, półbłoniasty będą wykonywały rotację wewnętrzną w stawie kolanowym. Grupa dwugłowego będzie wykonywała rotację zewnętrzną. Kiedy pracować z grupą kulszowo-ogoleniową? Grupa kulszowo-ogoleniowa wchodzi w skład taśmy powięziowej tylnej. Jest to taśma, która przebiega po tylnej stronie ciała. Może zdarzyć się tak, że przyjdzie do Was pacjent z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego. Ale nie będzie miał on żadnych objawów kołożeniowych, nie będzie miał również zaburzonego czucia powierzchownego na skórze ani osłabienia siły mięśniowej, będzie występował jedynie ból w odcinku lędźwiowym. Jedną z przyczyn może być właśnie skrócenie tej grupy kulszowo-goleniowej. Wtedy warto ją opracować po to, że zwiększając jej zakres ruchomości i elastyczność, poprawiamy elastyczność całej taśmy powięziowej tylnej, przez co dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego mogą się zmniejszyć bądź całkowicie zniknąć, jeśli to była przyczyna problemów. Kolejną dysfunkcją, podczas której możemy pracować z grupą kulszowo-goleniową, jest na przykład samo ułożenie miednicy. Czyli możemy mieć pacjenta, który będzie miał miednicę w tyłopochyleniu. Może to świadczyć o skróceniu grupy kulszowo-goleniowej, która przyczepiając się do guza kulszowego, będzie pociągała nam tą miednicę do ustawienia w tyłopochyleniu. Może również zdarzyć się tak, że będziecie mieli pacjenta z przodopochyleniem i tutaj sytuacja będzie odwrotna, czyli mięsień czworogłowy będzie wykazywał skurcz koncentryczny, a grupa kulszowo-goleniowa może być zaryglowana w wydłużeniu, również niewydolna, dlatego praca z tą grupą mięśniową może pomóc w tych dwóch sytuacjach. Kolejną sytuacją, która może pojawić się w Waszym gabinecie, jest pacjent po urazie grupy kulszowo-goleniowej, najczęściej mięśnia półścięgnistego bądź grupy mięśni dwugłowego i wtedy bezpośrednia praca już z tymi mięśniami może spowodować przyspieszenie regeneracji, jak również szybszy powrót do aktywności fizycznej. Przejdźmy do zdiagnozowania grupy kulszowo-goleniowej. Teraz pokażę Wam test, który pokaże, z którą kończyną dolną będziemy pracować i potem zróżnicujemy go pod kątem, czy będziemy pracować bardziej z grupą przyśrodkową półścięgnisty, półbłoniasty, czy bardziej z grupą boczną z dwugłowym uda. Test będzie wyglądał następująco. Szukamy sobie najpierw punktów kostnych, czyli wybieram sobie kolec biodrowy przedni górny. Najprostszą metodą znalezienia tego kolca jest przyłożenie mojej otwartej dłoni do tej przestrzeni miednicy. I teraz najbardziej twardy punkt pod moją ręką będzie wyznaczał kolec biodrowy przedni górny. Wklejam się troszeczkę poniżej jego i będę przytrzymywał sobie ten punkt po to, żeby monitorować, kiedy skończy mi się elastyczność mięśnia. Kiedy kolec biodrowy zacznie odsuwać się spod mojego palca, świadczy to o tym, że zaczynam pociągać za miednicę, przez co już wiem, że ta elastyczność tej grupy mięśniowej w tym momencie się kończy. Drugą rękę przykładam sobie tutaj w okolicy guza piętowego i teraz monitorując sobie przez kolec będę powoli podnosił do góry i teraz w tym momencie badam sobie grupę kulszowo-goleniową jako całość i ubłażenia. Teraz zaczął się odsuwać ten kolec spod mojego palca, więc wiem, że ten zakres mniej więcej 60 stopni to jest jego maks. Książkowo powinniśmy mieć około 90, więc troszeczkę nam tutaj brakuje.
I teraz jak zróżnicować sobie, czy będziemy chcieli pracować bardziej po stronie przyśrodkowej, czy po stronie bocznej. Żeby zobaczyć, jak będzie działał mięsień dwugłowy, będę musiał wstępnie wybrać sobie rotację wewnętrzną i teraz dodatkowo będę dodawał wektor do lekkiego przywiedzenia. Czyli już mogę sobie na wstępie lekko przywieźć nogę i teraz jak będę unosił do góry, znowu monitoruję korec, w tym momencie zaczął uciekać spod mojego palca, więc wiem, że tutaj jest ograniczenie i sprawdzam sobie teraz grupę półścięgnisty, półbłoniasty, więc zrobię analogicznie, tylko odwrotnie. Ustawię sobie nogę w rotacji zewnętrznej, dodam lekkie odwiedzenie i znowu wykonam zgięcie w stawie biodrowym. I tutaj jest zdecydowanie więcej, mogę sobie pójść jeszcze kawałek dalej. Więc w przypadku Błażeja wiem, że chciałbym szczególnie skupić się na grupie mięśnia dwugłowego i teraz przejdziemy do praktyki. Jeśli chciałbyś tak pracować, zapraszam Cię na kurs masażu tkanek głębokich w ujęciu klinicznym, który prowadzę razem z Łukaszem Cichańskim. Jak praktycznie opracować grupę kulszowo-goleniową? Jeśli mówimy o całym tym przydziale mięśniowym, możemy wykonać sobie kilka technik, które będą w sposób globalny pracowały nam z tą częścią ciała. Jeśli mamy pacjenta, który ma dosyć dużą nogę, tak jak Błażej, możemy wykorzystać do tego na przykład przedramię, czyli wkleję się tutaj w okolice dołu podkolanowego moim przedramieniem. Poczekam, aż wybiorę sobie pierwszy luz tkankowy i poczuję pierwszy opór tkankowy pod moją ręką. I teraz będę powoli, przesuwając moje ciało do góry, pracował w kierunku do guza kulszowego. Oczywiście w trakcie mogę też używać innych narzędzi, czyli na przykład miękkiej pięści. I tutaj akurat z badania u Błażeja wiemy, że ta grupa mięśni dwugłowego była bardziej ograniczona, więc tutaj będę chciał popracować sobie szczególnie z tą częścią. Od znowu wklejam się miękką pięścią, tak samo wybierając ten opór tkankowy, zatapiam się na odpowiednią głębokość, gdzie też poczuję pierwszy opór i będę powoli opracowywał sobie ten mięsień w kierunku do guza kulszowego. Jakby tempo pracy jest uzależnione od tego, w jaki sposób będzie mnie tutaj wpuszczała tkanka. U niektórych będzie troszeczkę szybciej, u niektórych będzie troszeczkę wolniej. Gdybym chciał opracować półścięgnisty, półbłoniasty, zrobiłbym to analogicznie po przeciwnej stronie, znowu pracując w kierunku do guza kulszowego. I teraz w pracy z grupą kulszowo-goleniową mogę też wykorzystać techniki z ruchem biernym. Będę wykorzystywał do tego zgięcie w stawie kolanowym, więc wklejam się jedną ręką, taka sama zasada jak wcześniej, miękką pięścią tutaj w okolicy bocznej. I teraz mam co najmniej dwa wybory, czyli mogę zahaczyć się tutaj w tym miejscu i powoli prostować kończynę dolną, rozciągając te tkanki, które znajdują się pod moją ręką. Mogę wykorzystać też troszeczkę mocniejszą technikę, ja ją zdecydowanie bardziej preferuję, czyli będę jednocześnie opracowywał w kierunku do guza kulszowego, drugą ręką będę prowadził ruch do wyprostu w stawie kolanowym. Ta technika jest zdecydowanie szybsza. Tą pierwszą możecie na przykład wybrać w momencie, kiedy wasz pacjent ma tutaj dosyć duże dolegliwości bólowe, więc ona będzie zdecydowanie przyjemniejsza w odczuciach. Kolejną rzeczą, którą możemy wykonać tutaj dla grupy kulszowo-goleniowej, jest praca w przegrodzie mięśniowej pomiędzy półścięgnistym, półbłoniastym a dwugłowym uda. Jak znaleźć sobie przegrodę? Praca z przegrodą dla grupy kulszowo-goleniowej. Czyli jeśli już wiem, w jaki sposób odnaleźć sobie tą przegrodę, będę wykorzystywał do pracy z nią takiego narzędzia, czyli złożę sobie moje ręce i będę wykorzystywał paliczki. Schodzę tutaj w obręb przegrody, wklejam się na odpowiednią głębokość i będę powoli opracowywał sobie, idąc znowu w kierunku do guza kulszowego. Jeśli na przebiegu tej przegrody znajdę jakąś adhezję, czyli taki, możecie poczuć twardszy punkt, taki mostek pod waszymi palcami, zatrzymuję się na chwilę na tej przestrzeni i poprzetaczam się po to, żeby tutaj rozetrzeć tą adhezję, zwiększyć temperaturę, po to, by to miejsce się szybciej rozluźniło. Dzięki
To już wszystko na dzisiaj. Jeśli podobało Ci się, zostaw suba. Jeśli chcesz zapisać się na kurs, linki poniżej.